Siemano, siemaneczko, z tej strony Klocki i serdecznie zapraszam do Darkest Dungeon 2. Przypominam, mamy akt numer 5, region numer 4 przed nami, ostatni przed górą i finałowym bossem. Tak więc trzeba wybrać trasę. Kurde, tak śluza teraz jechała, tak się zastanawiam, ale tu też jest ciekawy bibelocik dla badaczki plagi, klucz do magazynu. Cel, umiejętność lepiej zapobiegać niż leczyć daje tarczę. Ja jej chyba nie używam, tej umiejętności. Umiejętność ośmielające opary daje plus 2 zdrówka, a chirurgia polowa minus 50 zapewnionego leczenia. Czyli to co używam, czyli chirurgia polowa, daje mi minus 50% zapewnionego leczenia, tak? No to beznadziejne pod styl, jaki ja używam jej, nie? No bo chirurgia polowa. Tutaj lepiej zapobiegać niż leczyć, nie używam. I jeszcze coś tam... A, i to, ośmielające opary, tego też nie używam. W sumie nie wiem czemu. Fajne. Ale pokażcie jeszcze raz ten klucz do magazynu. Kurde, nie no. To jest na jedną osobę. Kurczaczki, dobra, to ja jadę w śluzę. Będzie krótszy odcinek, bo ostatnio robiłem śluzę w 25 minut. Ale lepiej się dobrze przygotować do finałowego bossa, mieć więcej reliktów i świecidełek. Dobra, tak więc trasa wybrana i jedziemy w śluzę. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o diligence, wszystko naprawione. Destylator, mapa kaplic, krosno. I co jeszcze dostałem? A, sprzęt medyczny plus 20% leczenia w podróży. Tych przedmiotów z tkaniny mam na razie sporo. Zamienię na chwilę. Z krosno. 5 punktów mistrzowskich. No to super. Ten tutaj ignoruje tarczę. Czasami tego będę używał. Zemsta na siebie. 2 razy wrażliwość. Początek, który... nad tą zemstą bym się zastanawiał. Co my tu jeszcze mamy? Wow, 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 u ciebie. Chirurgia polowa i toksyczny wybuch. Tutaj jest sprawa jasna. Tutaj z kolei. Celowanie dodamy. Raz, dwa. No, celowanie. Baristan. Miażdżenie. Dobra, damy jeszcze ten punkcik trendowatemu. Tutaj usuwamy minus 2 stresu. I odporności na osłabienie. O, tu lepsze leczenie. To się przyda. No i dobra, sprawa jasna. Sprawdźmy sobie. Zachowam sobie relikty chyba. Ponieważ jedziemy do śluzy. Przygotowany mogę być w taki sposób, że ja już mam przedmioty. Mam sporo tych przedmiotów, trzeba je zacząć wykorzystywać. Maść na oparzenia. Maść lecznicza. Mam 4 aż. Tutaj błyszczący proszek. Dobra, każdy coś ma. Do tego pokażcie swoje relacje. Wydaje mi się, że są spoko. Wow, silna sympatia i sympatia. Sympatia, oj, antypatia z baristanem. I neutralnie z oprychem. Oprych, neutralnie, neutralnie. I baristan, dobra. Baristan z badaczką plagi. Czemu wy jesteście pokłóceni? Wybij flachę. Do tego wam dodam beczuchę. Whisky. A, jedzonko trzeba zjeść. Dobra, te śluzowce wykorzystam, żeby nie było.
zrobię to w taki sposób, a dwa serki dostaniecie wy. Tutaj mamy specjalny przedmiot, to będzie idealnie przed bossem to użyć. Dwa cele. Jak ty masz z kolegą tutaj? Ma, macie dobre. Antypatia, kurde, antypatia. Dobra, dobra, ja to zrobię. Idźcie dalej. Lejcie. Poprawiliśmy wasze relacje, czy nie poprawiliśmy waszych relacji? Już jest neutralnie. Maksymalna relacja jest z trendowatym. Trendowaty w ogóle ma maksymalną relację i z oprychem. Zarąbiście. Tylko ta badaczka plagi coś tutaj nie siada. Baristan i Baldwin. Napij się jeszcze z Baldwinem. Dobra, resztę sobie zostawię. Resztę sobie zostawię. Chyba wszystko. Jedziemy do śluzy. Tak więc króciutka podróż, tak mi się wydaje. O, no to tu mamy bardzo silne relacje, czyli szacuneczek i pewnie zakochanie, albo ponownie szacuneczek. Nadzieja. No i super. O, odstresowuje. Przy rozbój na trakcie to samo. Odwecik daje siłę Baldwinowi. No i sieknięcie daje siłę Baristanowi. O kurde, takie połączenie chciałbym na górę. Na bossa. Zarąbiście. Ta śluza nie powinna być zagrożeniem w żadnym stopniu. Wiem, że tu się jedzie po ciemku, ale wybrałbym trudną trasę, gdybym wiedział. Dobra. Jedziemy. Raz w prawo, raz w prawo, raz w lewo, raz w lewo, raz w prawo. To totalnie bez różnicy, bo mapy nie ma. I tak nie wiem, na co najadę. Co to za wielkolud? Wilbur. Nie przypominam sobie, żebym z nim walczył. Może walczyłem, ale nie pamiętam. No to na początek tych z przodu sobie siekniemy. Celowanko. Pozbędziemy się tych z przodu. O! Albo zacznę truć z tyłu. Bo tych z przodu wykończę Baristanem i... i trendowatym. Odwecik. Od razu go... dałem mu siłę. Kurde, żeby trafił. Ma oślepienie. Ma oślepienie. No zobaczmy. Zabijasz od razu, jak trafisz, ale nie trafiłeś. Oho, ale odda. 12, ładnie. Unik i 7. No dobra, lekko sobie krwawię. I tutaj, jak dziabnę, to tego zabiję, tego jeszcze nie. Ale będzie blisko. Miażdżenie, żeby nie zjadł zwłok, bo te ścierwojady to lubią. O, usunięcie zwłok. Podejdź do mnie, no podejdź, nie wstydź się. O, no to podkręćmy te trucie. 11 przez 3 tury. Pięknie. To jeszcze leczyć się nie mogę. No to sieknięcie. 13. No dobra, teraz mi przywali. 15 z 29. Dobrze, że miałem tarczę. O, i oślepienie wjechało. O, panie. No to... Wrota śmierci od razu, 33. Ale ta ekipa, mam wrażenie, że jest mocna. Jest mocna. 24. Te obrażenia, te liczby obrażeń są naprawdę duże. Co mnie bardzo cieszy. O, aż 4 relikty. Dziękuję bardzo. Więcej nie trzeba było. Tylko nie zepsuć czwartego regionu i góra jest nasza. Tylko tego nie zepsuć w czwartym regionie, bo jakby jedna osoba zginęła, to psuje całą tą fajną układankę, która nam się ułożyła. Wow, 24 relikty. Maść lecznicza. Sole trzeźwiące. Worek treningowy. Ej, fajne rzeczy, kurczaczki.
O! No to w prawo. Jedziemy na ślepo. Tu kolejna jakaś rzecz. Co tu mamy? Labirynt, czyli będziemy się bili z knurami. Czekaj, ty masz silną sympatię. Ty poprawiaj sobie relację, koleżanko. Oho, oho, coś się dzieje. Dobra, celowanie. Jak mamy je ulepszone, to trzeba z tego korzystać. Kurde, sieknięcie, sieknięcie, sieknięcie. W sumie ja mam ten, z przedmiotów, żeby usuwać te oślepienie. Tylko 4 chcę zostawić sobie na region numer 4, a 4, bo mam aż 8 tych buteleczek. A 4 na bossa. No to jedziemy z o nie, 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 nie. Bo tu 5-9, a tu 2-7. No to oczywiście, że tą umiejętność pudło. Dobra. Odwecik. Ci mają unik. No dobra, jednemu się nie udało uniknąć granatu. Jeszcze jedną tarczę, cwaniak. O! Po co cię wychylałeś z szeregu? Dostał w łeb. Tak to już bywa. Nie no, strzelamy tylko 5, a tutaj 21, on ma 27 i tak go nie wykończę, dobra. No to w ciebie, pozbądźmy się tej tarczy. I teraz ci huknę. 17. Nie trafisz. Tak coś czułem w kościach. Ale się tutaj wychyliłeś. Nie, no dobra, trujemy go. Bo ten i tak długo nie pożyje. 12. 15. Wow, i zatruł mnie. Ma chyba trującą maczugę. Później Baldwin, ty go wykończysz, bo on ma 16. Więc strzelamy do niego. Dawaj, trendowaty, ciachnij go. 20, zabójczy cios. 3 podleczyć. Nie no, stracę tylko 1 HP, nie, nie opłaca się. Lepiej po prostu na nim się skupić, to on sobie ładnie tutaj zezgonuje. Pewnie przed swoim ruchem. Aj, więcej ma tej odporności na wrota śmierci. No dobra. Zabójczy cios. Zagrożenia tutaj żadnego nie było. Dobra, dobra. No, bo mam 8, tak myślałem. Płótno nasączone mlekiem, to będę potrzebował. Spoko. Sporo przedmiotów bitewnych. Brakuje mi 2 złotych bibelotów, żeby każdy miał złoty. Sporo reliktów, sporo świecidełek, no. Zapowiada się obiecująca wyprawa. Zapowiada, znaczy w sumie się nie zapowiada, bo już trwa. Ale zapowiada się dobra walka w górach, wyrównana. Tutaj jest dosyć łatwo. Nie wiem, czy nie od razu strzelać. 8, 12. I tak nie zabije. No chyba, że krytyczny wpadnie. Ale nie wpadł. Dobra, czy ty trafisz, kolego? Nie trafisz. Miałeś podwójne oślepienie chyba? Kurczaczki. Podpalmy ich, to ta sobie zginie po środku. Nie ma co odwetu walić. 13-18, wal pierwszego. I strzał między oczy. 18.
Czuję się, jakbym grał na poziomie łatwym. Super. Gdzie teraz nas zaprowadzi ten labirynt? Oho, i tu jest naprawdę labirynt. No dobra, dalej badaczka plagi, poprawiaj sobie relacje, żeby były super. Mnóstwo knurów. Oślepienie, wrażliwość, no lepiej być nie mogło. Ale macie kurczaczki, ty masz unik. Razy dwa. To oddaj mi go. I teraz was trujemy z tyłu. Unik. Oj, nie udało się uniknąć. Ty masz oślepienie, no. Kurde, ty. Ty nie trafiasz za pierwszym razem. Nie ma co. Nie, wróć do przodu. Wow, 7? Aż mnie odepchało. Tutaj pudło. No i runda numer 2. Nadzieja. Co dała nadzieja? Wow, super odporności. Nie wiem, czy nie przycelować, a tego zabiję? Bo on nie padnie z zatrucia. No to BOOM! Teraz padniesz? Teraz padniesz. Do tego... Nie, Baristan cię wykończy. Trójmy już tego tutaj wielkoluda. No i odwet tutaj niepotrzebny raczej będzie. A, i ty masz więcej żyćka teraz. I ty się ruszysz. Dobra, jednak jeden odwecik wleci. Oj, ty chodź do przodu. Powolutku. Nikomu się nigdzie nie śpieszy. O, z odwetu 18 siadło. Strzelaj do tego tutaj Hama Baristan. Prosto w głowę bij. 20. Chyba trafił w głowę. Do przodu, powolutku, nie śpiesz się. Nie musisz leczyć. Możesz truć. 12, on ma 15. Odwet będą wrota śmierci. Tak więc raczej w czwartej rundzie on się już nie ruszy. W ogóle żadnego zagrożenia tutaj nie ma. No to jest też region bonusowy, śluza. W regionie numer 4 nie wydaje mi się, że będzie tak łatwo. Oj, mam aż 50 rzeczy przy sobie. Jestem przeciążony, no tego się nie spodziewałem. Dobra, śluzowce out. Przedmioty bitewne. Muszę jakieś zacząć wykorzystywać, nawet w powietrzu. Może poprawią troszkę relacje. Inaczej tego nie widzę. A, ja mam trochę bibelotów, których używać nie będę. Więc się ich pozbędę. I od razu lżej. Co to za labirynt? Gdzie my pędzimy? Straciłem drugie koło. Jak stracę trzecie, to już będzie przypał, bo jadę w ciemno. Labirynt. Po raz... Nie wiem już który. Oj, ty chcesz uciekać, to nie. Co za typ. Chłopie. Bijemy wszystkich na... papę. Bardzo dobrze przecież. W ogóle z żadnego zagrożenia nie ma, ty chcesz uciekać. Nie może tak być.
O kurczę, dwie tarcze, dwa uniki. Co sobie ukradniemy? Na pewno wykorzystam błyszczący proszek. Ale pierw... No. Masz, trzymaj. Schowaj się. Celowanko w takim razie. Na razie przycelujemy. Za dużo tutaj tych pozytywnych tokenów. Dobra. Odwecik. Ile ja mam tutaj pozytywnych tokenów? 2, 5, 7. Ten też ma. 3, 4, 5. Ten 2 i 1. No masakra. Jakaś rzeźnia. Kurde, tarczę masz, tak? I pudło. Kogo trujemy? Może tego grubasa z tyłu. Chociaż nie, ciebie trzeba wykończyć, bo ty będziesz zżerał później truchło i będziesz się leczył. Unik, unik. Same pudła, nikt nie trafia. Co to za pojedynek? Dobra. Oddaj strzał. 6. No jak 6, to 6. Z 22. Które mogły trafić. No i bum, 7. Kończą wam się te pozytywne tokeny. Turujemy tych tutaj z tyłu. Dobra, ty nie żyjesz. Ty nie trafiasz. Więc superancko, dobra. Bijemy cię tutaj na pałę. Bum, 10. Kurczaczki. Trafił w dwójkę. Krwawienie 3 na 3. No, nie jest źle. Dobra, dawaj tego z tyłu. 12. O! Doprowadzimy go do wrót śmierci. O, zginie, gdy będzie trucie. Tak więc zaraz umierasz. To już wszystkimi siłami tutaj Wilbura będziemy bili. Dobranoc. Baristan, musisz sieknąć. 15. No niewystarczająco. Akurat uderzył tego, który miał tarczę. Super. No cóż. Wrota śmierci. A, podlecz go. Wylecz mu krwawienie. Może jakieś relacje się polepszą? Niestety nie. Kolejny labirynt za nami. Nie wiem jeszcze ile przed nami. Trudno powiedzieć. No ale jedziemy, no co? Teraz w lewo sobie pojadę. Oho, barykada, barykada. Dużo walk mam. Mam wrażenie, że sporo ich jest w tej śluzie. Baristan trochę postresowany, może nad tym się skupię. Tutaj koleżka wychodzi przed szereg, widzę. Przydałoby się go ukrócić. Ile masz? 13? 13. No to jak cię Baristan capnie, to chyba się uda. No pewka. Nie trafisz? Oj, trafisz. Nawet zatrujesz. Ja nie trafię pewnie. Wow, trafiłem z oślepieniem. Nie spodziewałem się. Dobra, usuńmy te zwłoki. Przy okazji pozbędę się przedmiotu. I... 4, 5... Kto się rusza? Nikt się nie rusza. Nie trafię go, a bo zrobię tak o, podpalę dwójkę. Udało się jeszcze ich otruć i obszarowo. To mimo to, że go nie widzę, to i tak mu się oberwało najbardziej. No dobra. Straightforward and effective.
Oj, bardzo słaby bibelocik, jakiś szary, jakaś szara myszka z tego bibelotu. Jeszcze 10 lig do gospody, czyli w sumie jesteśmy blisko już gospody. Ale labirynt musi jeszcze być, pewnie nie jeden, z dwa będą. O, tutaj już jest negatywna relacja, zepsucie relacji, gdy chcę się bić, czyli muszę uciekać. Wybiorę badaczkę plagi, bo sobie kurde, tylko zepsuję z tym. Ale dobra, wy macie silną relację chyba, bo trendowaty miał ze wszystkimi dobre. Jest 5 lig do gospody, czyżby ostatnia prosta? Jesteśmy, już jest będzie gospoda chyba, już nic nas więcej nie spotka, tak mi się wydaje. Oczywiście, że tak. No i widzę, że 25 minut, więc podobnie jak, no tak, czyli śluzy są takie 20-30 minutowe. Nie to co regiony po godzince. No ale dobra, nabyliśmy jakieś nawyki. Badaczka plagi, poszukiwaczka rozrostu, wie gdzie znaleźć zasoby w rozroście. Oprych. Zwichnięty nadgarstek, minus 10% do obrażeń, niedobrze. Baristan. Obserwator, 100% do zwiadu niebezpiecznych tros. No i trendowaty tchórz. Plus 10% szans na załamanie, otrzymuje przy trafieniu plus 1 stresik, 5% szans na to. Początek tury, jeśli pozycja 1 do tyłu 3... 15% szansy. To, czyli nie mogę cię trzymać na pozycji pierwszej chyba, koleżko, bo masz jakieś umiejętności z pozycji pierwszej? Te, które używam aktualnie nie. Czyli mogę dać cię na drugą linię i to zrobię, ale to będzie w następnym odcinku. Mamy aż 138 reliktów po tej śluzie. Chciałbym w regionie numer 4 odwiedzić szpital polowy, bo będziemy mogli sobie usunąć wszystkie te efekty, ponieważ no jestem bogaty. No ale dobra, słuchajcie, w tym filmie to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, siema!